Starsi mieszkańcy Wałbrzycha zapewne pamiętają, jaką siłę stanowiły kiedyś w Wałbrzychu kluby pięściarskie. Do tych tradycji od kilku lat próbuje nawiązać Kaczor Box Team z Rafałem Kaczorem na czele. Stowarzyszenie jest organizatorem barburkowych międzynarodowych turniejów bokserskich. Tegoroczny odbył się 9 grudnia w hotelu Maria. Turniej rozpoczął się od wręczenia Zenonowi Kaczorowi specjalnego pucharu. Co? To jest prośba do syna Rafała. Bardzo was o to proszę. Ja rozpoczynam na dalej. 100 lat! 100 lat! Niech żyje, żyje nam! 100 lat! 100 lat! Niech żyje, żyje nam! Jeszcze raz! Jeszcze raz! Niech żyje, żyje nam! Niech żyje nam! Wielkie brawa! Zenon Kaczor, człowiek, legenda wałbrzyskiego regionu śląskiego. Tak, kolejny turniej barburkowy, poświęcony tutaj ku pamięci wałbrzyskich górnikom. A nie możemy zapomnieć, skąd pochodzimy. Pochodzimy z miasta górniczego i trzeba na każdym kroku wspierać to i pokazywać. No i z tego miejsca chciałem podziękować przede wszystkim Stowarzyszeniu Gwarek, górnikom, którzy tutaj nas wspierali, otwierali ten turniej, nie zabrakło ich. Chciałem podziękować wicewojewodzie Kamilowi Zielińskiemu, chciałem podziękować starostwie, chciałem podziękować zakładom koksowniczym, panu prezesowi. Bez nich ten turniej by się nie odbił. Oczywiście hotelowi Maria, który nam użyczył piękną salę, przepiękna sceneria, przepiękne hotele. Przyjechali tutaj ludzie z całej Polski, z Krakowa, z Gorzowa, gdzie zostali pięknie ugoszczeni przez hotel Maria. Także z tego miejsca serdecznie im dziękuję, bo bez tych ludzi ten turniej by się nie odbył. Turniej odbywał się zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Bokserskiego. Na ringu zaprezentowali się zawodnicy wszystkich kategorii wiekowych i wagowych z Polski oraz zagranicy, w tym także utytułowani zawodnicy należący do polskiej kadry narodowej. Panie i panowie, a sędzią ringowym tego pojedynku będzie Małgorzata Kierowiński, Rynka Rafa. Ryb wolny, runda pierwsza. Kuba, zostań jeszcze chwilę na ringu, ja do ciebie podejdę. Na pewno nie będę chciał z tobą walczyć, więc ty za to gratuluję. Ty też chodź do nas na chwilę. Panie i panowie,
Kuba jest najmłodszym oficjalnie zawodnikiem walczącym podczas dzisiejszej gali. Wielkie brawa dla najmłodszego kuściarza. I postanowiliśmy Kuba nagrodzić specjalną nagrodą. Pan Michał Bednarek, prezes Zakładów Koksowniczych Wiktoria. Kuba, proszę bardzo, ten medal jest dla Ciebie. Wielkie brawa dla Kuby. Panie i panowie, ale to nie koniec atrakcji, ponieważ Kuba za to, że jest najmłodszym zawodnikiem, zdecydował się walczyć, dostaje tę specjalną statuetkę od naszych wałbrzyskich warków. Wielkie brawa! Wielkie brawa dla obu zawodników. Głównie ten turniej był poświęcony tutaj dla dzieci i dla młodzieży, tak? Także tu można powiedzieć, niektórzy mieli swój pierwszy krok. Co prawda to niektóre walki były nawet zabawne, tak? Bo ci zawodnicy nawet nie wiedzieli, jak w treningu się poruszać, tak? Znaczy poruszać wiedzieli jak, tylko nie wiedzieli, jak się zachować do końca, tak? No, ale na to byli sędziowie i trenerzy, patrzyli z przymrużeniem oka, no bo to jest ich pierwszy krok, oni jeszcze mają przed sobą dużo czasu, żeby do tego się nauczyć. No i tak jak mówiłem przed turniejem, tak, że będzie coś dla każdego, będzie coś dla młodego, ale też tak jak tutaj wspomnieliśmy o Adamie Pelińskim i o innych zawodnikach, że to przyjadzie naprawdę wysoka półka, tak, czyli zawodnicy z czołówki polskiej, medaliści polski, że to będzie turniej nie tylko pod względem organizacyjnym, ale sportowym stał na wysokim poziomie, także no, udało nam się, emocje opadły, jesteśmy dumni jako organizatorzy. No coś dodać, coś ująć. Pięknie. Panie i panowie, zapewne większość z Was, mieszkańców Wałbrzycha, wie, że Peliński to mistrz Polski. Przywitajcie obu gromkimi brawami. Ring wolny, runda pierwsza. Prawy nagle wyszedł. Kura, kura tam! Nie wiem! A tam mi miąte lewe tam szar. Adam, na chwilę,
Panie i panowie, myślę, że oklaski będą odpowiednie w tym miejscu. Za nami pierwsza runda, bardzo dobry pojedynek. Przed nami kolejna druga. Przypominam, dwóch bardzo dobrych zawodników. Narożnik czerwony Rojek z Krakowa, narożnik niebieski Peliński z Wałbrzycha. Lewy i prawy. Już lewy. Zaraz.
Panie i panowie, zwycięzcą przez RS-6 w trzeciej rundzie jest Adam Belicki! O wręczenie nagrody dla zwycięzcy proszę reprezentantkę gminy Sadler. Jeszcze raz gromkie brawa dla obu zawodników. Przypominam, Rojek kontra Beliński, dwóch jednych z najlepszych zawodników w Polsce. Utytułowany już Adam Peliński otrzymał specjalną nagrodę ufundowaną przez dyrektor stacji telewizyjnej Dami Violettę Wojciechowską-Rybczyńską. Dodatkową atrakcją imprezy był pokaz walk w wykonaniu zawodników zapaśniczego klubu Zagłębie Wałbrzych i Master Fight Club Szkoły Sportów Walki Muay Thai. Turniej nie odbyłby się bez wsparcia wałbrzyskich zakładów koksowniczych Wiktoria, wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej Inwestpark oraz wicewojewody Kamila Zielińskiego. Dawaj,